Siemanko ludziska, z tej strony Metsu, witam w kolejnym odcinku z przebudowy zagranicznego klubu. Tym razem znajdujemy się w Chorwacji, żeby przebudować zespół Dinama Zagrzeb w tak zwanej lidze słowiańskiej, na którą składają się drużyny z Chorwacji, Polski, Czech i Ukrainy. A w jakich proporcjach to już za moment wam zaprezentuję, ale jakie są cele Dinama Zagrzeb w tej lidze, mogą być tylko i wyłącznie jedne: zdobycie mistrzostwa i najlepiej dołożenie pucharu. No bo co by nie mówić, takie mamy ambicje. Tworzyłem tą ligę na podstawie ligi szwajcarskiej, no bo tam mamy taką optymalną liczbę drużyn. Tutaj zobaczycie naszych rywali. Jak widzicie, niektórzy są bardziej wymagający, niektórzy mniej. Ale na pewno w tej lidze emocji nie zabraknie. Jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, to prezentuje się w sposób następujący. Kilka wzmocnień wymaga, ale jest naprawdę duży potencjał. Jeśli chodzi o cele na ten sezon, to interesuje nas no między innymi sukces krajowy, ale nie zapominajmy też o międzynarodowym, bo w Lidze Mistrzów również gramy. 15 milionów budżetu, potrzebujemy więcej. Więc musimy sprzedawać. Na sam start Bulat za niecałe 4 miliony do Utrechtu. Myślę, że za tego piłkarza to są odpowiednie pieniądze. Cieszmy się z zysku. Menalo do Vélez Sarsfield 2,5 miliona. No i będzie grał w Lidze Argentyńskiej. Perić przechodzi do Victoria Pilsno, czyli jednego z naszych tutaj rywali, więc mam nadzieję, że nas nie powstrzyma. Misić do Adany Demirspor, prawie 4 miliony, więc jak za tego piłkarza fantastyczny zarobek. Szóste miejsce w turnieju przedsezonowym, totalna katastrofa. Oby w sezonie ligowym było zdecydowanie lepiej, bo tutaj zawiedliśmy na całej linii. Ale mamy prawie 30 milionów do wydania, więc czas na zakupy. Potrzebujemy wzmocnień na kilku pozycjach, między innymi lewa obrona. Przydałby się na pewno ktoś na prawą pomoc, no i na lewą pomoc. Więc zaczynamy zakupy. Odborny Barisicia 2 miliony 600 tysięcy. Promocyjna cena jak za tego lewego obrońcę. No i mamy teraz świetnego Chorwata. Następnie Przemysław Płacheta. Skoro Kądzior dał sobie radę w Dinamie Zagrzeb, to Płacheta również sobie poradzi. Pedro de la Vega, Argentyńczyk z Atletico Lanús, 7 milionów jak za tego piłkarza, to jest naprawdę promocja. No i tak wygląda nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Naszym rywalem będzie Hajduk Split, więc od razu chorwackie starcie, oby zwycięskie. I w natarciu Dinamo i bramka, tak jest, Iwanuszec, ależ fantastyczne uderzenie i prowadzenie od czwartej minuty. No i dokonujemy zmian, żeby rezerwowi wnieśli coś do gry naszego zespołu. To nie koniec naszych popisów. 2-0, tak jest, Płacheta. Zejście smoka teraz na spokojnie może udać się na ławkę rezerwowych. Ostatnia akcja tego spotkania. Koniec. 2-0 dla Dinama Zagrzeb. No i przydałby się nam jeszcze defensywny pomocnik. Wytypowałem Barę i Prcicia i ostatecznie KD Barę. 12,5 miliona. I gracz rodem z Albanii zamienia Espanyol na Dinamo Zagrzeb. To jest naprawdę spore wzmocnienie. Harry Kane do Paris Saint-Germain, Lautaro Martinez do Manchester United i Jamal Musiala do Liverpoolu to były najgłośniejsze transfery letniego okna transferowego. U nas też się sporo działo. Oczywiście jak na nasze warunki. Milan, Chelsea i Salzburg to są nasi rywale w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Remisujemy w pierwszej kolejce z Salzburgiem. Oj, chciałoby się zdecydowanie więcej. Teraz już tylko trudniej, ale remisujemy z Milanem. Bardzo dobrze, Petkovic daje nam remis. To mi się podoba. A po 10 kolejkach jesteśmy wiceliderem. Trzeci Lech Poznań, pierwszy Szachtar Donieck. Dwie najgorsze drużyny, no muszą być z Polski, Raków i Pogoń. Bardzo mało punktów. A nasz podstawowy skład rozwija się bardzo harmonijnie. No i porażka 1-3 z Chelsea przed własną publiką. To niedobrze wróży przed rewanżem. Ale wykonamy jeszcze zadanie, jeśli chodzi o rozwój młodzieży przed rewanżowym starciem z The Blues. Przenosimy tutaj piłkarzy z dużym potencjałem do drużyny seniorów. Myślę, że w miarę powinno sprawnie pójść to wyzwanie, chociaż większość talentów, no niestety, ma tylko 15 lat i nie możemy ich przenieść. Ale tutaj prawie się udało, zabrakło jednego piłkarza. 1-1 z Chelsea na wyjeździe. Oj, ten wynik to jest naprawdę spory sukces. 2-1 z Salzburgiem. I jeszcze czeka na starcie z AC Milanem. W międzyczasie pokonujemy Hajduk Split, tym razem 2-1, więc to my rządzimy w Chorwacji. Mamy szansę na awans do fazy pucharowej, nie wszystko zależy od nas. Ale jeśli wygramy z Milanem, cały czas mamy szansę. I jak nam pójdzie z Rossonerimi?
No, wygrywamy 3-1 z Milanem i to oznacza, że Dinamo Zagrzeb zajmuje trzecie miejsce. No nie wszystko zależało od nas. Ekipa Rossoneri pierwsza, Chelsea na drugim miejscu. My spadamy do Ligi Europy i zagramy z Feyenoordem, czyli rywal spokojnie w naszym zasięgu. No i tutaj dokończymy zadanie, jeśli chodzi o rozwój młodzieży. Nie jest ono wymagające, a chciałoby się je wykonać. No i przenosimy też tych piłkarzy. Mają teraz już ponad 15 lat, więc to zadanie będzie teraz bardzo, ale to bardzo proste. No i czy się udało? Tak jest, na spokojnie. A to zadanie miało najwyższy priorytet, więc warto je było wykonać. Caterfin odchodzi do LA Galaxy na zasadzie wolnego transferu. U nas nie miał szans grać, więc niech pogra w Ameryce. Pierwsze miejsce po 20 kolejkach, 5 punktów przewagi nad Dinamem Zagrzeb. Aż 14 nad Szachtarem, Lech spadł na 5 miejsce, Raków i Pogoń niezmiennie na dwóch ostatnich pozycjach. No a nasz podstawowy skład rozwija się, że aż miło. No i zimowe okno bez naszych ruchów, bo nie były potrzebne. Jeśli chodzi o najgłośniejsze transfery, Osimhen do Atletico, Nkunku do Interu i Paszalić do West Hamu. No i tutaj remis z Feyenoordem, niestety jeszcze Mohar Rami doznaje kontuzji. To nie jest dobra informacja. Taki remis, no i kontuzja na 3 miesiące, Sadżet Moharami niestety na długo wypada. Ale wygrywamy rewanż 2-1, tak jest. Szymański nas nie powstrzymał, mimo iż zdobył bramkę. Runda wstępna już za nami, między innymi Bayern tutaj pokonał PSV, St. Mirren pokonał Club Brugge, a my trafiamy na Bragę, czyli kolejny rywal. Kolejny rywal, którego możemy pokonać, tak jak Hajduk Split 3-0, to my rządzimy w Chorwacji. Porażka u siebie 0-1 po bramce Orty, oj to niedobrze wróży. Porażka też w rewanżu, nie spodziewałem się, że to właśnie z Bragą odpadnę. Wydawał się to być rywal w naszym zasięgu, a tu niestety porażka w 1/8 finału. Czuję niedosyt. Chciałem osiągnąć zdecydowanie więcej. To są pary ćwierćfinałowe. Po 30 kolejkach jesteśmy liderem. Aż 13 punktów przewagi nad Dynamem Kijów. 24 nad trzecią Wiktorią Pilsno. Lech 6, Raków 9, Pogoń 10 z polskich drużyn. Pogoń i Raków już raczej z tych ostatnich miejsc się nie wydostaną. A taki mamy skład. Remis z Hajdukiem Split tym razem. No nie można, jak widać, wszystkiego wygrywać. No i nasza przygoda w Pucharze Ligi Słowiańskiej. 5-1 z Lechem w pierwszej rundzie, potem 1-0 z Wiktorią Pilsno. W półfinale pokarny wygrałem ze Spartą i w finale gramy ze Slawią. Chorwacja czy Czechy? Niech w tym momencie się to rozstrzygnie. Spartę już pokonaliśmy, czas na Slawię. Ale to Slawia atakuje. 1-0. 1-0 Everton, dobre uderzenie z pola karnego. I Brazylijczyk daje prowadzenie. Ale my się nie poddamy bez walki. Wyrównanie, tak jest, Iwanuszec. On w tym sezonie nie zawodzi, bramka w 35 minucie. No i dokonujemy zmian, niech rezerwowi odmienią grę naszego zespołu. Jest szansa, tak, 2-1, tak, udaje się, Baturina. Ląduje na ławce, ale to było idealne zejście. Jeszcze akcja, ale broni to bramkarz. Ostatnia akcja powstrzymana Slawia i wygrywamy 2-1. No i mamy Puchar Ligi Słowiańskiej. Udało się, Iwanuszec wraz z Jureczką, królami strzelców. W asystach kto rządzi, zaraz zobaczymy. Baturina, dwie asysty. Czyste konta, kolasz tutaj zdecydowanie najlepszy. 2-0 w ostatniej kolejce. I to oznacza, że Dinamo Zagrzeb ma piłkarza kontuzjowanego na 7 miesięcy, Stefana Ristowskiego. Wielka szkoda, że Macedończyk wypada, a w lidze wygrywamy 80 punktów na koncie. 16 przewagi nad Dynamem Kijów. 20 nad trzecią Wiktorią Pilsno, deklasacja. 3 polskie drużyny na 3 ostatnich miejscach, szkoda. Petkowicz do tego królem strzelców, 25 bramek w 36 spotkaniach. Petkowicz oczywiście. W asystach rządzi Jureczka, 13 asyst, ale fenomenalny wynik. A Liwakowicz miał najwięcej czystych kont, aż 12. No i tak na sam koniec prezentuje się nasz podstawowy skład. Wielu piłkarzy rozwinęło się naprawdę wybornie. Ciężko się o cokolwiek przyczepić, no może o kontuzję, bo wielka szkoda i Ristowskiego, i Moharamiego. Nasi prawi obrońcy no zdecydowanie szczęścia nie mieli i byli bardzo kontuzjogenni. No i zobaczmy, kto ma najwięcej występów dla naszej drużyny. Uszeregujmy to odpowiednio. Liwakowicz, Szutalo, Barysić, Iwanuszec i Petkowicz. Przejdźmy do bramek. Najlepszy Petkowicz, drugi Iwanuszec, a trzeci De La Vega. Jeszcze asysty. Króluje Petkowicz, drugi Płacheta,
a trzeci Iwanuszec. Płacheta 9 na 9, więc jest to przyzwoity wynik. Ocena menadżera 74. Zawiedliśmy i w Lidze Mistrzów według zarządu, i w Lidze Europy, ale przynajmniej tutaj na podwórku ligowym nie zawiedliśmy. No i puchary, których nie wygraliśmy, czyli wszystkie europejskie. Zacznę od Superpucharu. Real Madryt pokonuje Eintracht. Liga Konferencji dla Villarreal pokonali Nice. Liga Europy dla Bayernu pokonali Sevillę. I Liga Mistrzów dla Juventusu pokonali Borussię Dortmund. My za to zdobyliśmy Puchar Ligi Słowiańskiej. Do tego dołożyliśmy Mistrzostwo Ligi Słowiańskiej. Zdominowaliśmy te rozgrywki. Jeśli kogoś interesuje, jak może potoczyć się Liga Słowiańska przez 15 sezonów, to już takowy test mam na kanale, więc z tego miejsca zapraszam serdecznie. A tutaj widzieliście, jak potoczyły się zmagania w Lidze Słowiańskiej z punktu widzenia Dinama Zagrzeb. Myślę, że było całkiem ciekawie. Na pewno jeszcze jakaś przebudowa w wymyślonej lidze będzie, ale z tym też nie można przesadzać, żeby wam się to szybko nie znudziło. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!